Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Szymon, remisujemy dziś bezbramkowo z Radomiakiem. Jakie odczucia tak na gorąco? No myślę, że mogę szczerze powiedzieć, że troszkę niedosyt, bo myślę, że byliśmy bardzo blisko strzelenia tej bramki. Myślę, że to był taki mecz, że która drużyna by strzeliła, prawdopodobnie by wygrała. I miałem takie przeczucie z boiska, że to w drugiej połowie na pewno my byliśmy bliżej tej bramki. Ktoś może powiedzieć, że takie połowy w wykonaniu Ruchu dawno nie było, no to tym bardziej szkoda, że słupek, poprzeczka i czegoś brakło. No dokładnie, no czegoś brakło. Można powiedzieć, że szczęścia, mam nadzieję, że gdzieś ja wierzę w to, że suma szczęścia w piłce równa się zero. Na razie wydaje mi się, że jesteśmy na lekkim deficycie. Aczkolwiek no nie będę tutaj zrzucał winy, że gdzieś przez to dzisiaj nie wygraliśmy meczu. No, no będziemy ciężko pracować, myślę, że idzie to w dobrą stronę. Dzisiaj zagraliśmy na zero z tyłu, to było dla nas priorytetem. No, no szkoda, że nie udało się wygrać tego spotkania. Ta pierwsza połowa, generalnie ten mecz, byliście trochę zaskoczeni, że Radomiak no, dużo pola dawał, pozwalał grać. To tak, no mieliśmy też przeanalizowanego Radomiaka i wiedzieliśmy, że może tak być. Myślę, że też nieźle to wyglądało, nie panikowaliśmy, staraliśmy się rozgrywać, też nie ma co ukrywać, że boisko nie sprzyjało za bardzo graniu piłką, natomiast my na ile było możliwości na to staraliśmy się to robić. No i tak mówię, no myślę, że wyglądało to nieźle, sytuacje były, no brakło kropki nad i. Tak w porównaniu z innymi meczami pozytywy, no bo też troszkę zmiana ustawienia, trochę zmiana sposobu grania. No tak, no myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, to zero z tyłu to był dzisiaj priorytet i to udało się osiągnąć. Wiadomo, celem było też zwycięstwo, tego niestety nie udało nam się zrealizować, natomiast wprowadziliśmy pewne zmiany. Myślę, że no z treningu na trening, z meczu na mecz będzie to wyglądało coraz lepiej, no i zaczniemy w końcu wygrywać. Dzisiaj termin mniej sprzyjał, też już nie była to inauguracja, ale tak jak na tym pierwszym meczu tu na Śląskim, ze Śląskiem Wrocław, no dzisiaj znowu te trybuny Kotła Czarownic dawały znać, chyba czuliście to wsparcie. No tak, no kibice są z nami cały czas i na pewno za to im dziękujemy. Cały czas czujemy ich wsparcie, cały czas gdzieś tam czuć, że są z nami i to jest dla nas bardzo ważne. Mam nadzieję, że będzie tak dalej i mam nadzieję, że zaczniemy się im odwdzięczać wygranymi. Już w sobotę mecz w Łodzi, także bardzo krótki tydzień. No ale to myślę, że to jest plus, bo mamy okazję w sobotę zdobyć 3 punkty. Dzięki. Dzięki. Get it live, who can paint that picture? Ain't no way we losing inches. Climb them fences, get bruised up, got stitches. Bring them back to the